A teraz? Teraz już powinno działać. Powiedz mi, że działa. Błagam, powiedzcie mi, że działa, bo będę bardzo niezadowolony. Chyba. Ok. Wszystko widzicie, wszystko słyszycie. Czyli powinno być ok. To teraz ja się muszę naprawić i wykonać bardzo prosty skok. Ok, nie jest ze mną aż tak źle. Duży tytanit. Oj, dobra, teraz trochę mało przyjemna część sekwencja mnie czeka. Tutaj mor... O Boże, skąd ty się tu wziąłeś? Dobra, nie chcesz się bić, to ja się dobiję. Czemu się ekran odpalił jak pozwałem Steam? Możliwe, że ze z tego, że Steam był od nowa uruchomiony, to na początek puszcza albo coś w tym deseń. To jest jedyne, co mi tak na szybko przychodzi do głowy. Dobra, kolega sobie do wody jedzie, takiej fajnie czerwonej wody. Mam ochotę przedpidanować do niego i go... Okej, okay, najwyraźniej nie będę do niego speedrunował. Tylko sobie to zrobimy na spokojnie, na powoli. Au. Już masz przestać do mnie strzelać, dziękuję. Au. O, o. Go. Posłuchajże mnie. Tu jest a propos kolegów. A? To jest to. Łyknę sobie life jama. Dla spokoju. Tam coś leży, ale to się boję tam podchodzić. Generalnie zdążę? Zdążę. A? Tutaj byle się nie dać wpieprzyć w ogień i będzie ok. Może on się wpieprzy w ogień, co? Nice. Ja to przez chwilę myślałem, że się złapię sam na tym. No dobra, jest progres. Przypominam, że w DS2 Foggate nie oznacza z automatu, że jest to... o Boże. Że jest to boss albo coś ten deseń, więc proszę się nie przejmować. Aha. Teraz tak, tutaj się nie spadało, nie rób niemądrych rzeczy. Tutaj się tylko schodzi. Kable, kable, kablowanie. A tu jest kolega żółwik. Jedno combo i roll. Jedno combo i roll. Jedno combo i śmierć. I taka fajna gilotynka do przerwania pod. Bo ona chyba sama spadnie. Albo i nie. To jest kolega tuż obok. Coś tak czułem, że się rozpierdolę o to. O ścianę. Da. To powinno wystarczyć. Znaczy, ja bym powiedział, że jeżeli nie planujesz grać w automaty, to raczej nie będzie to problem. Dużo większym problemem będzie, jeżeli planujesz kiedyś automaty przejść.
Jezu, tutaj gdzieś jest Zabina. Chciałbym ją znaleźć. Tu jest Zabina, czyli muszę to obiec tutaj jeszcze dookoła. Bo wydaje mi się, że tutaj na górze, jak się po Zabinie wejdzie, to było blisko. Ja jestem już po pełnym przejściu automaty i powiem tak, jakkolwiek źle to nie zabrzmi, gra mnie zawiodła, ale tylko przez to, że miałem oczekiwania kompletnie turbo zawyżone przez wszystkich. Jak leci! Bo wszyscy mi praktycznie mówili, że o, automata to ósmy co świata i w ogóle. Dla mnie była to gra dobra, nie była to gra kompletnie zmieniająca moje życie, ani nic takiego, tak powiem. Kolej cię, że spróbować to podnieść, ale wiem, że to się źle skończy. Gdzie to było blisko? Bo ja wiem, że ono gdzieś jest. A o. Może uda się go wciągnąć na ogień? Nie, no to musiało gdzieś być jakieś ognisko. Holy fuck, potrzebuję dorosłego, który zaprowadzi mnie do ogniska. Bo to już jest boss jako tako, tyle pamiętam. A do bossa kategorycznie wolałbym nie biec od tamtego ogniska. Chyba, że uważam, że jestem bogiem tej gry i pokonam bossa za pierwszym razem, ale... Patrząc po tym, ile czasu mi zeszło w Iron Keep, to aż tak bardzo w siebie nie wierzę. Gdzie tu było ognisko? Fuck. Mówię, mi się wydaje, że on tutaj gdzieś na górze jest. Tam jak się po tej drabinie wchodzi tędy. Bo tej innej drabiny chyba nie ma. Tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę. Czyli to musi być jedyna drabina. Tu jest znaczy ognisko jest odabina. Dobra. Mamy to. Jest jej ognisko, no! Jezu! Proszę Państwa, mamy ognisko przed samym bossem w Iron Keep. After all this time. Jeszcze tylko to wyrzucę i możemy wracać. Sporo tych domów. Jak już jestem i nie straciłem jak kompletnie idiota swoich dusz ostatnio, to stwierdziłem, że w sumie czemu nie. Skoro już tu jestem, to wejdę sobie też tutaj na górę. Zobaczę, co tutaj się dało jeszcze zrobić. Na pewno możemy sobie spojrzeć przez okienko na tekstury w jakości 120p. Możemy też spojrzeć sobie przez drugie okienko na tekstury w nieco wyższej jakości. I czy tu coś jeszcze było? Właśnie mam ochotę powiedzieć, że tak, ale jednocześnie mam ochotę powiedzieć, że jak tak powiem, to skłamię. Ta wajcha sprawia, że wszelkiego rodzaju tego typu posągi przestały działać w Iron Keep, więc ten przedmiot, który jest na samym początku Iron Keep, tam gdzie męczyłem się z Lomalą Knightami, on też teraz będzie w miarę zasadny do zgadnięcia. Lightning Shot było plus 1. Czy ja sugeruję, że powinniśmy bić się tutaj na dystans z bossem? Nah. Zdążę? Zdążę. Dobra. No i mówię, stąd już mamy prosty podbieg do bossa, którego największym problemem tak naprawdę nie są jego ataki, żeby było zabawniej. Tylko arena walki z tym bossem.
Wiem, że to brzmi trochę dziwnie, ale zaraz zobaczcie, co miałem na myśli. Demon. Zupełnie jakbyśmy byli w jakimś Izalith czy coś. No i dobra, generalnie ważna rzecz, o której trzeba pamiętać w tej walce, że są miejsca, w których można spać i jest to głównie to miejsce tutaj bezpośrednio z nami. Chyba teraz on się nie ognie. I jak już mówiłem, Arena jest największym przeciwnikiem w tej walce. Aż chcę się przyznać. Powiem szczerze, nie pamiętam tej walki na tyle dobrze, więc istnieje niezała szansa, że będziemy mieli dolegliwości tego typu przez jakiś czas. Dobra, czy dalej udaję kompetentną osobę? Nah. Idę robić to takie, czy lepiej mi wychodziło. Cześć, Rida. No, dawaj. Au. Au. A już mi to pięknie wyszło. I zaraz tam minę. Ulala, Frida mnie memuje. Dobra, gdzie skaczesz? Nie. Gdzie ona? A, tu. Okej. To było za bliskie, jak na moje standardy. Nie ma skakania. To ona i tak skoczyła. Chyba pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. A, myślałem, że ją złapię. Ale gdzie skaczesz? Za mnie. Za dużo Estosu zużywam trochę. I mi się to zdecydowanie nie podoba. A, Jezu! Siedem estusów. Boję się zużyć Embera, jak tyle zużyłem, szczerze mówiąc. Więc chyba się wstrzymam z takimi niemądrymi pomysłami. Jezu, czy ja właśnie próbowałem się zdolować jego atak? Ach, ty idę odpierdol się ode mnie. Zdążę? Zdążę. Gdzie jest Frida? Tu jest Frida. Nie poda mi się to, co widzę. Za dużo rzeczy wyekwipowanych na raz, goddammit. Czy ja go mogę zlikwidować? Chyba nie.
Wow. To jest idę. O Boże. To był w sumie całkiem rozsądny moment na użycie Embera, tak szczerze mówiąc. Idę mi gdzieś zniknęła. To jest. Wow! Panie Ariandelu, spokojnie. Freedy jest za blisko, żeby bić Ariandela. Czemu ja ciągle zmieniam te spele? To mnie zastanawia. Ula, ale pięknie przejdzie. Jeszcze jeden? Chyba jeszcze jeden. Tak jest. Wiecie co? Niech stracę. When the ashes are too... Głupia sukwa tutaj leży, żeby jej nie zgubić z widoku. No dobra, jak się z tobą walczyło po tym tygodniu? Na pewno nie tak. Kurde, nie da rady wcisnąć tego weapon artetem. Można za to co to wcisnąć. O, żeż ty kurwo. Dobra, gdzie ona jest? Tu jest. Nie ma. Jezu. This is fine. A, kurde. Próbowałem backstaba wcisnąć. Złe miejsce. Frostbite w dodatku. Czy ja i tak wcisnę? Chyba, że ja? Nie, uniknę. Muszę też z tym trochę jednak uważać, bo... wytrzymałość broni jest rzeczą. Nigdy nie jestem pewien, czy ten czwarty jest potrzebny, szczerze mówiąc. Au. Au. Estus. Jezu, aż ona mi tego fullfighta nakładała. No. Tak można wcisnąć. Chcę mieć moment na użycie tego. O, dobra, to już nie będę miał niebieskich instusów. O Jezu, się wjebałem. Wiesz co, chyba tak to zrobię. Mam wrażenie, że Moonlight Graces jest odrobinę za wolny na tę walkę. Dobra, ona tu jest. Moje, dobrze jest, kiedy widać, gdzie ona skacze, to nie jest takie oczywiste. A? Z tego wyjść. To ma za dużo obszar działania. To też niestety. Na większość jej ataków mam wrażenie, że nie za bardzo mam kiedy odpowiedzieć. Dobra. Więc chyba muszę ją jednak trochę bardziej na bliski kontakt trzymać. Coś w ten sposób bardziej. O Jezu! Jest trochę lepiej. Nie mam czasu, kiedy ją bić. Najgorzej. Jeszcze ten frostbite nieszczęsny. Dobra, trochę obydwa. Mało jak na to, jak rzadko mogę jej w
wklepywać jakiekolwiek obrażenia. O, od razu lepiej. No, gdzie skaczesz? Chyba gdzieś tu. Tak. O Jezu! Ale się dałem wjebać. Chyba gdzie ona teraz jest? O Jezu, nie mogę się w nią dolować. Za szybko. Ulala. To nie wygląda dobrze. Muszę bardziej na blisko trzymać. To najgorsze jest to, że nie pamiętam za cholerę tego movesetu na blisko. Z drugiej strony, jeżeli będę ją próbować trzymać na dystans, to nie będę miał kiedy jej klepać. Aj, gierszy. Jestem malce. Fuck! To było w miarę dobre podejście. W miarę dobre, podkreślam. Ech. Jeszcze. Jakbym dostał jeszcze jedno takie podejście, to wydaje mi się, że byłoby całkiem spoko. Dobra. Nie, to nie jest tak, że Fide jest gorsza od Malenii. Zdecydowanie nie. Ataki Fide są jak najbardziej do unikania. Ja po prostu straszliwie spierdalam w prawe. Dźwięk. What? Nie, ona nawet widzę, że mi pokazuje, że jest dźwięk. Come on, nie stasz mnie. Czemu taki jesteś? Czemu mi to robisz? Czy ten Black Knight tutaj się respawnuje, czy nie? Tak, sprawdzałem czujność, TF. Ojezu. Weźmy tą bestię, wyciągnijmy na nieco bardziej otwarte i niestrzelające pole, że tak to ujmę. Na przykład to tu. Ona za mną biegnie, prawda? Tak. Ona mnie zaraz rzuci, coś czuję. Jeszcze jeden? Dobra. Mamy to. Bestia zabita. To jest tutaj nieco z tą czarną łajzą, która tu jest. On się chyba nie respi, bo go nie słyszę. O Boże, jeszcze jedna bestia. O nie. Łucznik zdjęty. Przedmiot jest jak najbardziej do podniesienia, jeżeli Gami da taką możliwość. Z tą bestią już raczej się będę musiał bić, jeżeli tutaj nie było żadnej dabinki. A nie ma, więc chyba nie mam innego wyboru w tej chwili. No chodź, w jakieś bardziej otwarte pole. Wow, wow! Panie bestio. Jestem malce. Albo nie. Estus? Dobry Estus, polecam takie. Jeszcze raz! No nie! Jezu. Fuck. Hejcę te bestie. Dużo ilości swojego hejtu.
nie powiem, że całym swoim hejtem, ale bardzo dużo jego ilością. A, chodź, fajnie będzie. On mnie skopał, o ty wajda. Dobra, teraz idę do bicia. Łatwo. Teraz naiwnie będę się łudził, że się nie wypierdolę w lawę. Podkreślam, naiwnie. Zgadnę swojej kompletny brak dusz. No chodź, fajnie będzie. Olala. Zostanę zbić slapowany. To jest laser. Podczas którego teoretycznie można go bić. Powiem więcej, to jest jedna z naszych w miarę rozsądnych opcji do bicia go. To za to nie jest jedna z naszych rozsądnych opcji do bicia go. Daje się w to dolowałem jeszcze. Wow, wow. Zdążę? O, o. A to jest absolutnie najlepsza opcja do bicia go. A? Bardzo ładne obrażenia. To jest ogień, przed ogień trzeba przerolować. Albo się wypierdolić. O, o. Błagam, nie zrób tego, co myślisz, zrobisz. Czy on wyjdzie gdzieś z innej strony, czy? Tu wyjdzie, dobra. To jest ogień, powinien być w stanie go w ten sposób ogarnąć. A, naklepać. Bardzo ładne wrażenia. Biegnie. Zabrakło mi jednego punktu staminy. Łatwo. Bardzo łatwo. Generalnie, jeżeli się nie wypierdolimy w dziurę, tak jak udało mi się to za tym pierwszym, który jak to ładnie zostało określone, chyba nie istniał, to ta walka jest całkiem rozsądnie prosta i przyjemna. Specyfikowane coś. Nisko. I tu nie wiem, czy nie jest wejście do DLC-ka. Wydaje mi się, że to może być wejście do DLC-ka. Tylko na chwilę obecną nie mamy tu wejścia, bo jest, jak tu ładnie zostało określone, zamknięte. Po bokach są jakieś cholera wie trumny, nagrobki i nie wiadomo co. Więc jako, że na chwilę obecną nic nie zrobimy, to wracam. Dobra, to drugi duży boss za nami. Wow, robimy postępy dzisiaj. Niesamowite. Jestem z siebie dumny. Zabnie z kresą po dużych posach możemy jedynie wrócić do Majuli. Nie mamy opcji, żeby przy nim po prostu usiąść i odpocząć. Ma to jakiś sens, biorąc pod uwagę, że no po co mielibyśmy chcieć tam dłużej zostać. Wiecie co, naprawdę mam ochotę zaraz zacząć dawać te... Nie, dobiję 40-40 i zacznę dawać chyba wigor.
Tak, wiem, że powinien to robić szybciej, ale cicho. No dobra, to co mi jeszcze zostało? Została mi najgorsza lokacja, jaką jest... O, żeś kurwa. Dobra, zajdę sobie do kota. A już cztery sowka, z tego co się orientuję, to tak. A, cześć kocie. Chcę od ciebie kupić pierścień. Ja tylko potrzebuję to 13400, więc trochę żałuję, że wydałem swoje dusze przed chwilą. Proud Knight pewnie mi nie wystarczy, co? 3000. To zjem sobie jeszcze dusze Flex Essencji. Dawaj pierścień. Czas dostać trochę raka. Generalnie pierścień, który kupiłem, to Silver Cutting, który zmniejsza obrażenia od spadków. Takich w pobliżu również, żeby nie było wątpliwości. Wciąż nie oznacza to, że możemy spadać, gdzie nam się drzewnie podoba, bo jeżeli spadek by nas zabił, to Silver Cut przed tym nie chroni. Ale jeżeli mamy jakiś taki mniejszy spadek, który zadałby nam obrażenia, to może od niego dostać zauważalnie mniej takich tutaj na przykład. Life Gem. W dół. Kamień Farosa. Teraz spadamy tutaj. I teraz właśnie nie pamiętam. Mam wrażenie, że jeżeli tutaj się spadnie, to... Aż ciekawości. Raczej większość w ten sposób próbuje spadać. Mam wrażenie, że jeżeli tutaj spadniemy, to ta kładka się złami i umrzemy. I nie jestem pewien, czy tak to dokładnie wyglądało, czy to mi się coś w głowie pierdoli w tej chwili. No, jest jeden sposób, żeby sprawdzić. Jup. Shit. Powinieneś tego spodziewać. To jest takie, wiedziałem co mnie czeka, ale i tak naiwnie się łudziłem, że będzie inaczej. Dawaj, dawaj, Frida. Tym razem na pewno będzie dobrze. Zobaczysz. Oczywiście dobrze. Dla mnie, żeby nie było. To nie było warte. Zwłaszcza, że jednak durability mi się na to zużywa. Dobra, gdzie skaczesz, koleżanko? Za mnie. Dobra, ten kopniak był kompletnie niezamierzony. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. O Jezu! To było okropne. Też było okropne. Holy fuck. Co jest ze mną i tak? Skacze? Skacze. Daleko sobie nie skoczyła. Wiedziałem, że miałem coś oglądać. Powiedziałbym, że nie chcecie jeść aż tak dużo, ale zabiliśmy progres w DS2, więc nawet tego nie mogę powiedzieć. Czajana? Tu gdzieś jest. O ja, jestem martwy. Albo nie.
A? 8 Estusów, to jest lepiej niż ostatnio. To mnie jeszcze trafiło, ja pierdolę. O mój święty Boże, to było obrzydliwe. To było absolutnie obrzydliwe i niegrywalne. No wiecie co? Chyba jednak nie chce mi się tego przechodzić normalnie. Tak wam powiem, kolegowie. Teraz z kolei nie pamiętam, gdzie tu się szło dalej. Ale już nie mam tego problemu. Czy naprawdę można być atakowanym tutaj, jak się jest powalonym? Okłamałeś mnie, boję się zapytać, czy mogłem cię okłamać. Czy ja mam w ogóle... Mam branche. No wiecie co, nie wpadamy jednak, to użartowałem. W sumie raczej smutna historia. Znaczy, w Muszoku największym problemem jest protagonista, który jest efektywnie pedofilem i to takim nawet nie ukrywającym się z tym. Jeżeli zignorujemy protagonistę, to jest naprawdę dobre anime. Jeżeli nie zignorujemy protagonisty, to jest dużo rzeczy, które można tam zarzucić. Dobra. Teraz tak. Pozabijam sobie kolegów, którzy tu są. Ulala. Koledzy wychodzą ze swoich klatek. Jeżeli chcą, to śmiało, niech wychodzą. Tylko dajcie mi najpierw się na to przygotować. To zdecydowanie mi wystarczy jako przygotowanie. No i możemy użyć fragendancza. Żeby obudzić panią piromantkę. Podoba mi się, że coś słyszałem. O mój święty Boże, to wiele wyjaśnia, dlaczego ona tutaj była w kamień zaklęta. Możemy jej dać ciuchy, bo czemu by nie? Mam tyle hełmów rycerzy Alon, że któregoś mogę jej dać. Zbroję tak samo. Rękawice też. I nogawice też. Ciekawe, czy ona się w to ubierze. Swoją drogą, możemy od niej kupić piromancję jako taką? Jeżeli byśmy chcieli z nich skorzystać, na szczęście mamy tak dużo slotów na
czary, że nie chcę ich używać. Nie dajesz jej bikini. A czy wyglądasz na osobę, która ma bikini? Nie wypadłem jeszcze piromantek. Dobra, sprawdzajmy, co tu jest w ogóle w tych klatkach. A tu mimik. Powiem szczerze, nie jestem pewien, czy za pierwszym przejściem jest jakikolwiek mimik w DS2. Pewnie jest, ale nie kojarzę. Tak z głowy. Czy to jest cokolwiek poza przecinkami? Ależ ja pięknie obijam wszystkie ściany. Jezu Chryste. Nie za każdym razem. Co masz na myśli? Jeżeli masz na myśli z tymi mimikami, to ja mówię po to, że nie pamiętam, żeby były, a nie, że nie ma. Bo moja pamięć jest dobra, ale krótka, jak to mówią. Jak jeszcze raz spadnę. Nie, w porównaniu do DS1 czy DS3 zawsze w DS2 się czułem dużo bezpieczniej otwierając skrzynię. Za to niebezpiecznie się czułem wykonując skoki najwyraźniej. Shaded Woods, ależ ja kurwa nie znoszę tej lokacji. Powiedział każdy grający. Kiedykolwiek Dark Souls 2. Au. Znaczy już nawet nie wiedząc o tym, to bardziej kwestia tego, ile ich jest tak w porównaniu. Albo mi się wydaje, albo ktoś mi od tyłu zachodzi. Żeby to jeden. Coś leży, nie obrażę się za możliwość zobaczenia, co? Kamień Farosa. Tutaj cała horda ich jest. Jezu, ależ to staminę żre. I Bifiot, o, trzeba było inwestować w staminę, o. I tutaj akurat byłbym w stanie się zgodzić, zwłaszcza że Twin Blade jest bronią, która dość dużo jest żera. Przy czym jednocześnie mam wrażenie, że DS2 daje tyle poziomów, że spokojnie można je zużyć. Stamina minus to no. Ej, tu akurat ma 120, przy czym w DS2 nie, czy nie zaczynasz mając w ogóle więcej niż w normalnych częściach. Dobra, tu jeżeli dobrze pamiętam, są trzy odnogi. Pójdę sobie na razie każdą, przypomnę sobie, co gdzie jest. Na pewno są te małe gnojki, które mnie prowadzą prosto w zasadzkę. A że nie chcę się z nim bić w jakimś niekoniecznie fajnym miejscu, spróbuję go wyciągnąć od domina. Haps, haps, haps. Siądziesz? Nie. Siądziesz? Siądziesz. On jest dużo wytrzymalszy niż te, z którymi do tej pory się mierzyliśmy. Chyba tutaj musiałem się już odolować. Tutaj wierzę, że jestem w stanie go zajść na serię. Nice. Easy.
A mi Redone jest w miarę łatwo szybko aktywować, bo można tunelem zawsze iść. I wiem, że chodzi o Kaylee, żeby nie było. Ale Tearstone Ring. Czy ja w ogóle nie idę w tej chwili w stronę zamku? Bo jak idę w stronę zamku, to idę w stronę miejsca, do którego absolutnie raczej nie ma sensu iść w tej chwili. Fight me. Produce the symbol of the king. To może być zamek. Dobra, stawaj, bo muszę cię naklepać. Okej, czyli to nie przejdziemy na razie. Da się w ogóle gdzieś spalić, ile się ma 809 tysięcy. Czy wszystkie dusze, które mam, dadzą mi 200 tysięcy dusz? To ważne pytanie. Nie, spokojnie. I tak chcę zrobić możliwie dużo kontentu, a nie tylko ten absolutnie wymagany, więc. Teraz się po prostu wrócimy. Bo teoretycznie gimmick w DS2 jest taki, że żeby dostać się do drugiej połowy gry, trzeba zgarnąć albo 4 dusze, albo wbić milion soul memory. To wspomniane milion soul memory da się wbić nieprzyzwoicie łatwo, zupełnym przypadkiem. Mam nadzieję, że lubicie niewidzialnych przeciwników. Bo ich absolutnie kurwa nienawidzę i znam jeden sposób na przechodzenie tej lokacji. Znam dosłownie jeden sposób, aby przejść tej lokacji i planuję się go bardzo mocno trzymać. Kolega biegnie. O, tu jest więcej. Tip. Fuck! Shaded Tooth jest okropne. Znaczy, powiem wam tak, jeżeli gra się postacią walczącą wręcz, to Shaded Tooth jest znośne. Shaded Tooth grając magiem jest absolutnie nieznośne, bo celowanie czarami w Dark Soulsach jest notorycznie nieprzyjemne. Że się tak wydarza. A w momencie, kiedy nie możemy lokować, to trzeba robić to ręcznie. O chuj ci chodzi go. Znowu nie mogę. No dobra, niech ci będzie. Pobijemy się bez tych. Nie mogę z tego ataku. Holy fuck. Boys. Ja nie chodzi mi o to, że w momencie, kiedy korzystam z pro kontrolera, to czasami coś mi się z konsolkami kompletnie jebie, a nie mam chwilowo innego kontrolera. Więc siłą rzeczy jestem narażony na to, że czasami będzie mi się wszystko rozpierdalać. Także teraz na przykład nie mogę ładować silnego ataku w ogóle. Co jest mi bardzo nie na rękę. Biorąc pod uwagę, jak działa Moonlight Greatsword. Leżeć. Szkoda, że Ariandela nie można robić w tej fazie. To byłby ciekawy gimmick.
Staminę zageneruje. Nie podoba mi się pozycja, w której się obecnie znajduje. A się ukryła, skurwysynka. Ciężko ją tam wyhaczyć. Tak na oko, powiedzmy. Ebe. Jump. Haha. You funny boy. Wiem, że ostatnio grasz w Elden Ringa. Ale tutaj jumpa taki jako taki nie działają. Bo nie ma skakania takiego sensu stricte. Czy możesz odejść od swojej wnusi? Wiem, że może. Idę tu jest. Teraz coś skacze. Gdzie jest Frida? Tam jest Frida. Wiecie co, łyknę sobie Embera, bo to wygląda jak względnie dobry ran póki co. Chyba w tym momencie to powiedziałem. To jest nieprzyjemne położenie. Ten... O Boże! Nie! O Boże, uwaga, nie. Nie, 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 nie. No, no, no. Dobra, this is fine. Tak jest, że to był za dobry run. Czas go porzucać fireballami. Tutaj to mi gdzieś znika. Wow! Dzięki, Fidę zniknęła, to nic nie zniknęła. Fidę, słonko. Nie ma leczenia. Stos. Wydoluj. Dziękuję. Fidę jest trochę blisko. Zastanawiam się, czy może double hit nie wcisnę. A? Jeszcze jeden, czy dwa? Nie wiem ile, ale drugiego dobiję po prostu ręcznie. Można było dobić takim skokiem. Można je dobić... Teoretycznie można je robić, z tego co pamiętam, przez bieg plus silny atak, ale to nie do końca to samo. Gdzie ona jest? To jest. Dobra, to wybija z tego specjalnego ataku, więc to jest duży plus. Wydoluj. No spokojnie. To nie jest trudna walka i nie można do niej podchodzić jak do tej walki.
Chyba, że się robi bardzo niemądry rzecz, taki jak ja. A? Muszę się z nią bić wręcz. To jest mój główny problem. A ona mi cały czas ucieka. O, jeden atak to dużo. Goddammit, na szybko jest to. Nie! Fuck! Sevix! Masz absolutnie okropne wyczucie! Cześć, Sevix. Chyba, że masz na myśli, że to będzie to podejście do tego, do Tomb of Giants. Ale to wtedy też ci powiem, że chuja się znasz. Było to zdecydowanie podejście do bossa w grze Dark Souls. Było to jedno z podejść, nawet chciałoby się rzec. Powinien być, przynajmniej tak można opisać całe te simy. Ile? Ja przepraszam, ale ile? Nie, najmocniej przepraszam, ale czemu straciłem właśnie 90% HP na jeden atak? Ja się spierdę w przepaść, prawda? Czy oni mi chcieli windę zrobić? Nigdy nie pamiętam, jak stąd się idzie. Ja chyba poszedłem tam, gdzie będzie ten nic na końcu, prawda? Jop. Zaufane źródeł nazywa się to też czasem udupieniem. Chociaż... Może to jest sprytne, biorąc pod uwagę, że oni to się ruszyć nie mogą. Ej, to było sprytniejsze niż myślałem, że będzie. Tak na pierwszy rzut oka. Czy to jest ognisko? Ja tu spadnę, jak spróbuję to zrobić. Nie, odmawiam. Kurde, jak tam się schodziło? Tędy. Biały czank. Pominąłem to ognisko, prawda? Jezu, ja widziałem to ognisko. Tam było ognisko! Ja tylko chcę to ognisko. Holy fuck. To było absolutnie okropne i aż wstyd się przyznać, że to się wydarzyło. Czemu to... Bo Iron Kinga przeszedłem, a co? Boss za drugim razem, by the way, bo jest bardzo prostym bossem. Uwierz mi, znacznie więcej czasu mi zajęło dojście do bossa, aniżeli sam boss. I mean, Iron King musisz przyznać, że jest łatwym bossem. Proszę mnie tu nie szkalować, Jezu. I backstab. Nie tym razem. Za pierwszym razem się wyjebałem, bo zapomniałem kompletnie tego. O mój Boże. Nie, chodź tu. Chodźcie tu, wszyscy. Okej, najwyraźniej nie.
Nie wiem, co jest w tej skrzynce i wiecie co, chyba na chwilę obecną mam bardzo wyjebane. Ktoś mówił coś o tym, że Chloranti Link, ale... Chuj mi w dupę. Ja robię to po mojemu. To jest za mną chodzi. To jest Florenti plus jeden. Błagam, powiedzcie, że tam nie jest Bondust w takim razie. Tam jest Bondust, prawda? Kurwa. Bo ja kojarzę, że tam było coś ważnego i ja dlatego zawsze tak chodziłem tędy. W tamtej skrzynce z pewnością znajduje się przedmiot w grze Dark Souls 2. Dziękuję. Ktoś tu chodzi. Ktoś tu nie chodzi? Ale bym się na niego zlokował. Najlepiej. Wyobraźcie sobie, grać takim magiem tutaj. O, Sun Ring. Było warto. Kurwa. Teraz, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj się szło dołem w takim razie. Trzymając się tej ściany. Tu się wchodziło na górę. Ha, ha, ha. Przynajmniej jedna rzecz, którą pamiętam. Można nosić się z kogo i... Ale piękne! Patrzcie na ten equip load. Lepszego się nie dało wmarzyć. Tu jest ognisko. Wow! Shaded Ruins jako takie to miejsce, które zawsze kojarzę jako miejsce, gdzie szybko się je przechodzi. Jeżeli chce się je po prostu przejść, ale jeżeli chce się wszystko tutaj zgarnąć, to jest znacznie więcej roboty. Nie podobały mi się te odgłosy, które słyszę. Ej, Sevik. Jak myślisz, jaka jest szansa, że anime automaty będzie miało nowe... FORLAN! Nowy content. Kurwa, gdzie się Fodlon pojawiał? A, tam jest. On do mnie przejdzie. Dobra, ale mu najebie. Patrzcie, jak się napierdala Fodlonowi. Przerwałem. To był prank. O mój Boże, to mi nie użyło. Daj dżema, holy fuck. Nie podoba mi się miejsce, w którym się znalazłem. Let me out. Terminal w obozie do oporu? Chyba nie. Jako, że spoilery, to nie chcę poruszać na streamie jako tako. Ale ten. Ale możesz mi najwyżej napisać wtedy. A, human effigy. Czy tu masz ściana ktoś do zwalenia? Chyba nie. Jak liga.
Może jakie kliszma. Nie, stamtąd ja przychodziłem spokojnie. Chciałbym na dzisiejszym streamie zrobić progres w każdej grze. Nie wierzę, że mi się to uda, ale chciałbym. Dusza. Odważnego rycerza, firebomba. Tam ewidentnie widzę kolegę na wózku. Stefanie Hawkingu, czy to ty? Znaczy nie, no ja też będę oglądał, tak, no biorąc pod uwagę, że już skończyłem, no to absolutnie nie mam przeciwwskazań przeciw temu. A który z tych chujków miał coś ważnego, ale nie mam na tyle dużo branży, żeby ożywiać każdego, szczerze mówiąc. Przynajmniej wydaje mi się, że miał tyle branży, żeby ożywiać każdego. Czy tutaj było tak, że jak się pokonało ożywionego przeciwnika, tam zostały po sobie blancha, czy nie? Kojarzy ktoś może? Tak z głowy? Bo jak tak, to mogę spróbować go ożywić. Nie kojarzę, weźmiecie. A wiecie, to chuj mi w dupę. To nie jest tak, że będę potrzebował więcej blanchy, prawda? Prawda? Wstawaj, lwie. Aha. Aha. Fajki. O, to chyba jest to, czego potrzebowałem. A, dobra, czy coś tutaj było na górze? Coś na pewno. Radiant Life Gem. Nie uważacie, że te głosy, które są w tle, są trochę spooky? Hem, hem, hem. Siema. Pobudka, nie śpimy. Teraz, jak już lokacja jest jako tako widoczna, to walczenie z tymi przeciwnikami nagle staje się magicznie przyjemniejsze. Kto by pomyślał, co nie? Dobra, chcę to tylko robić. Podłoga ma coś dziwne w sobie. Nie, czy tutaj się podłoga nie zapadnie. Biały area of labyrinth, safe, sweeping around, czyli nie to. O mój Boże, to już boss. Joy. Mam nadzieję, że wiecie, że ja zostanę zwanshotowany, prawda? Czy nie było czegoś, co zwiększało moją obronę na magię? Nie, mam na Lightning i na Dark. Fuck! Mogłem co najwyżej to zrobić. Aczkolwiek też nie wiem, czy mi się przyda. Właśnie ja mam glistę wspomnienia z tym, że Nike mnie bardzo intensywnie memowała w Soul Speedem. Albo tym. Silne obejrzenia nawet wchodzą. Tak się zastanawiałem właśnie, czy ona czegoś takiego nie planuje. Nie! Ledwo. Ledwo. Daj mi się wyleczyć, co, koleżanko? Muszę też w końcu chyba naprawić sobie tego Danglake'a. Tarczę w sensie. Tam nie powinno trafić.
ziemię skakuje, co mi się absolutnie nie podoba. Na szczęście widać mniej więcej, gdzie chodzi. Łatwo? Ale to było łatwiejsze niż pamiętałem, że jest. Dusza Nike. Trochę dusz. Ale by fajnie było, jakby zostawiali po sobie ogniska, co nie? Ja bym sobie broń zmienił. Ja bym sobie nie zmieniał broni, bo lubię Twin Blade'a. Jedyne co to jakbym znalazł z tego Red Iron Twin Blade'a, to wtedy może, ale nie pamiętam za cholerę, gdzie on jest. Bo generalnie chcę zejść to przejście Twin Blade'ami, kropka. Nie obchodzi mnie absolutnie, co sądzą ludzie i tak dalej. Mówię po prostu, że ja gram Twin Blade'ami i tyle. Czy we wrotach Fariosa nie było gdzieś blisko ogniska? Wydaje mi się, że było. To mnie jeszcze trafiło. Nice. Ten kolega, który tam idzie, coś niedobrego robił chyba. Na pewno ma mod. Ale mało. Grymów. O, to mi więcej mówi niż Hyrmów. Gablan Will. Gablan Deal. O, tu było ognisko, doskonale. Odpalę je tylko. A co tam na górze było w takim razie? Bo on stamtąd przychodził. Czy tam było przejście gdzieś dalej? Chyba tak. No, to powiedzieć, że tak, ale nie pamiętam gdzie. A mogę powiedzieć, że to jest pułapka. A to nie jest pułapka. To jest smoczy talizman. A tu nic nie ma. Niemiki są już blisko. To nie jest coś, co chciałem słyszeć. Tak samo jak widok tych statuł mnie bardzo nie cieszy. Ready for poison. Dobra? Nie. Nie, to nie są drzwi. O, kolega z dwoma toporami. A on rzucał tymi toporami. To wiele wyjaśnia. Pointless ahead. Nic nie jest pointless. Czyli tutaj nie przejdziemy, ale możemy odpalić sobie pochodnie po cholery, wie co? Ja tego już rozumiem. Szkoda marnować czasu. Absolutnie nie podoba mi się położenie, w którym tutaj miałbym się bić z tym przeciwnikiem. Za łatwo mam wrażenie, że byłoby mi się kompletnie wziąć i wypierdolić na dół. Więc chciałbym go zaciągnąć tutaj. Przy okazji live jam mały dla tych 2% HP, których mi brakuje. No i dobra, to się mogę to ubić. Siema.
Gydmowie. Ej, to może taki małeś. To jest ten Twin Blade. Ej, czy to Blightstone Cove Seldora? To Blightstone Cove Seldora. Wyśmienicie. Czas się wrócić do Majorii, widać duszę. No i zaraz osiągniemy kapa na siłę i na deksa. No w sumie tak, w większości innych gier, jeżeli broń zadaje jedne żywioły, to już nie może innych. Więc to akurat to rzeczywiście jest. Przyjemne. 2, 3. Bo nasz Twin Blade jest w tej chwili na plus 8 i chyba czanków dodatkowych nie znalazłem w tak zwanym międzyczasie. Przynajmniej przypomina sobie. Mam jednego czanka, no. Generalnie wiem, że jestem jeszcze w, powiedzmy, pierwszej połowie gry jako tako. Jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy na przykład w DS3. Więc nie dziwię się jakoś specjalnie, że nie mam czanków, ale i tak gdzieś tam po głowie chodzi, że no fajnie by już jakieś było mieć, no. Zwłaszcza, że ta nasza broń jak na to, że jest... O, to bo. Widzę, że dobry moment sobie na narzekanie na czanki w DN. I jak na to, że mamy broń na plus 8 i tutaj wmaksowane staty, to też im nie zadajemy aż tak dużo, wbrew pozorom. O, wow! O, wow! To był mem. To też był mem. Jest dużo was trochę? A ten prosiek jeszcze żyje? Tak. I Mek jeszcze na item. No niestety tutaj wszelkiego rodzaju skurwysyństwa trochę jest, więc... Trzeba ich wszystkich poubijać. Mogę, czy ja dopiero co nie mówiłem czegoś po kraju, że fajnie było... naprawić sobie węgle i każe mieć 100% bloku na tarczę. Weź spadaj. Błędy mogły zostać popełnione, tak wam powiem. Taki nie mogę być pewien, ale tak to trochę wygląda. Możesz skoczyć do studni. Wiem, że da się skoczyć tutaj do studni, tylko nie pamiętam, czy tam było cokolwiek godnego uwagi. Na razie chcę poubijać wszystko, co tutaj łazi. Było. No jak tak mówisz, to pewnie było. I tym czymś była śmierć. Rękawice sokolnika. Daj przedmiot. Spadek. Ja? Jeszcze tam jest łajza, kiedy do mnie strzela. To nim jeszcze możemy zająć tak bezpośrednio, a nie biegając po okolicy. Au. Dobra, tylko teraz tam chyba trzeba wskoczyć, co? Jop. Prosiak. Hmm.
Happiness. Skurwę, synu. To mnie nie trafiło, by the way. Jak to dobrze jest móc ufać koledze Oxide'owi? Wniosek, nigdy więcej tego nie robić. Dobra, odpalam 1000% skilla. Chodź, Seedę, zatańczymy. Patrz. Nie można je backstabować, goddammit. Cholerny hiper armor! Czy tam super armor? Pamiętaj co mówiłem o skillu? To nie tym razem. Skillowo. I know, right? To był gamer moment. Ta dziw gamer moment to ja będę miał tutaj dalej, będę próbował przebiec na Hama i nie znajdę tego ogniska. Jezu, mi wystarczy, że znajdę to cholerne ognisko i będę już wystarczający content. Znaczy, wydaje mi się, że ją się da zbackstabować ogólnie, tylko pewnie to jest tak, że tak jak mówisz, ta konkretna animacja na to nie pozwala. Bo tam jest to ognisko, tylko... Nigdy nie pamiętam, jak się tam schodzi. Re. Cię prosi, żeby stąd spaść jakoś, ale wiem, że tak nie działa. Au, au. Wow. 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 Nawet nie wiem, co powiedzieć w tym momencie. Znaczy powiem tak, jeżeli wiesz gdzie biec, to jasne. Bieganie na ślepo na pewno się nie skończy dobrze. Co już wielokrotnie tego udowodniłem zresztą. Tak nie. Dobra. Już chciałem wybiec od Frida i wrócić tu kiedyś. Nie no, kaman, gdybym chciał napadać szybko, to potrafiłbym to robić znacznie szybciej. Kurwa! Daj się spadować. Sięgam, za bardzo się przyzwyczaiłem do walczenia z nią Moonlight Grisolda i przez to do, wtedy, kiedy myślę, że zostageruję. Ja to tego nie robię. A, że skoczyła!
Dobra, chyba muszę. Chyba muszę przestać próbować parować. Bo to. Nie, to jest ta jedna rzecz, która z jakiegoś dziwnego powodu wychodziła mi za pierwszym razem, kiedy przyszedłem do Fide. A potem już absolutnie ani razu. Tak konsekwentnie. Ech, nie, dobra. Trzeba się ogarnąć, pewno. I jestem w stanie sobie nawet udowodnić, że potrafię. TF. Od czego zależy, ile mam tych estusów nieszczęsnych? To mnie najbardziej zastanawia. I can't, man. I just can't. Dosłownie nie mogę. Że mnie, że wręcz, że literalnie nie mogę. Ulala. Ulalalala. DS1 przynajmniej ma bardzo dobrą wymówkę, że jest chujową grą i dlatego w niej nie idzie. A po pozostałych jak nie mogę powiedzieć tego samego. Holy fuck. Nawet nie chce mi się wracać do tego minika, szczerze mówiąc. To jest najgorsze chyba. Ja tu spadnę. Albo i nie. Nie to raz. Ja wiem, że tam jest kamień oksaj, spokojnie. Oni dużo większym problemem jest to, że ci koledzy będą mnie dalej gonić. Znaczy nie, no tak to be fair, to wtedy jak mówiłem, że mnie nie trafiło, to ewidentnie widziałem nawet, że to mnie trafiło i widziałem, którą częścią mnie trafiło, więc to było takie bardziej, to mnie nie trafiło kopią. Aniżeli takie legitne pomygy, to mnie nie trafiło, ale tego jest jebana. Bo stałem tak jakby wciąż nieco z przodu w tego mimika. Więc rozsądne jest, że kiedy on atakuje do przodu, to że mnie trafi jeszcze. W tym pokoju jeszcze pająki nie wychodziły, jak rozumiem. Ja Stefanie to więc. Znaczy rozumiem, tylko mówię, w tej sytuacji nie uważam, żeby to miało miejsce. O tak powiem. To nie jest mimik. To za to pewnie pająki obłośni. Albo i nie, albo i tak. Yep. Wow. Powoli zaczynam dochodzić do rozsądnego zapewne wniosku, że mam za mało HP. Tak, moje inwestowanie 40 punktów w siłę i w deksa mogło sprawić, że mam relatywnie niewiele punktów w zdrowie, jak na obecny etap gry, w którym się znajduję. Nie, nie będę mówił takich w Elden Ringu, że to gaja jest zjebana. Na ważne pytanie. Teraz mogę. Lol. Jebać wytrzymałość! Normal. Dobra, gdzie skaczesz? Tutaj. Up.
Gdzie skaczesz? Gdzie ona? Chyba? Ona... What? Gdzie ona była? He? To było strasznie dziwne. A weź. 10 stosów na drugą fazę? Nice. Lubię to. Tylko czekać, aż zmarnuję wszystkie 10 na drugą fazę, albo umrę, bo ich nie wykorzystałem. Co niestety zdarza mi się upokarzająco często. Wiecie co. Czas być magiem. Freedę używa lodu. Freedę idzie leczyć! Gdzie poszłaś? Tam jesteś, widzę cię. Oj. Dobra, to już jest niepokojące trochę. O, o! Jezu, to był bardzo niefortunny tak. Mik! Jezu! No. Ember. Freedy jest tu. O-o. Fuck! Cześć. Ja pod tym przerolowałem? Interesujące. Freedy zaraz będzie skakać się leczyć chyba. O, jedu. Jep. To gdzie? Tutaj, na bawideo. Au. A weź umrzej. To będę miała na 6 stosów. Nice, bardzo nice. Najgorsze jest to, że w trakcie tej gadki nie można wchodzić do menu w ogóle. Dawajmy wsabować, nie wiem czemu. A gdzie ty jesteś? Jesteś tu. Jesteś tu. Dobra, udało się. To był bardzo dziwny rol. Oj, no.
Kina. Nie czuję do końca jej ataków, to jest najgorsze. Niby już tyle razy z nią walczyłem, ale... A, biegłem w to jak idiota. Holy fuck. Wiecie co? Tak mnie denerwuje, że ten weapon art jest o to ćwierć sekundy za wolny. Dobra, zagadajmy staminę. A teraz nie był z kolei, więc nie wiem, dziwne. Oj. Dobra, żyjemy. Na spokojnie. Ona czasami od tego odzolowuje, czasami nie. I nie wiem. Nie wiem gdzie jest. Chyba tu jest raz. Tu jest dwa. Tam jest. Zdążyłem w ostatniej chwili. Nice. O, uniknęła. Stamina! Jedu. Łatwo. Nigdy nie walczyłem z łatwiejszym bossem. Cześć, Doga. Czy jakoś tak? Jezu. To zajęło zdecydowanie dłużej niż powinno. Jakby się ktoś pytał, to pierwsze ognisko, które tu mamy, jest takim po prostu ogniskiem, żeby sobie usiąść odpocząć. Drugie ognisko natomiast przenosi nas do nowego DLC-ka. Co by nam za smutne nie było. Czy ognisko zawsze różna się healowi? Jeżeli je tylko odpalamy, to nie. Jeżeli przy nim usiądziemy, odpoczniemy, to tak, ale to jednocześnie resetuje przeciwników i tak dalej, i tak dalej. Dobra, dawaj mnie poziomy. Albo raczej jeden poziom chyba. Co ja teraz dawaj staty właściwie? Nie, Vitality nie jest, powiedział Sandians chyba. Jako, że odpaliliśmy płomienie, to Ludlef już nie siedzi na swojej tronie, więc musimy sami sobie ręcznie robić nasze bronie.
Freedom ma dwie rzeczy chyba, jeżeli mi pamięć nie myli. Większość bossów ma dwie rzeczy. Tak, pierwsza z nich są kosy, które skalują głównie z inteligencji i z dexa, co jest bardzo niefortunne dla nas. A drugą jest róża Ariandel, który jest biczem. Który miał jak taki Ariandel sam sobie. Ja bardzo lubię te kosy, tylko musiałbym zmienić trochę build, żeby je zademonstrować, bo czego mi brakuje, żeby ich używać? 4 Faith. Trochę dużo. One mają po prostu tak świetny weapon art. No, well, to jest bardziej pod build, który ma Dexa i Inta, aniżeli tak stricte pod Inta. A nie, bo to nie u ciebie. Jak chcę Piromancy, to do tego kolegi. +6, +7, +8, +9. Mogę slawa w sumie, co ja się będę. A właśnie, czy ja u ciebie mam Krystas Rozpira? No i już się uczyłem kryształowych rzeczy. No dobra. Teoretycznie można wyjechać do Sonic Screw, żeby mieć potem po prostu lokację. Teoretycznie? Tak. W praktyce trochę się to zajmie. Bonsharda nie mamy. Dobra! Lećmy do Drekkeep! Pamiętam jak DLC wychodził. Ta lokacja tak okropnie lagowała, Jezu Chryste. To jest niesamowite jak tutaj FPS-y spadały. Człowiek wychodził, miano wejście jakieś 30 albo... Ta 30, fajnie było, 20 parę FPS-ów. Mam do ciebie sprawę, bo można u niej kupić się przedmioty. Jedną z nich jest Splitleaf Greatsword, który wbrew nazwie jest halabardą. A oprócz tego ma parę emberów. Biorąc pod uwagę, jak dobrze nam szło z emberami, to zaszkodzić nie zaszkodzi. Tutaj będziemy mieli też parę wskazówek, które są widocznie zostawione przez twórców, a nie przez graczy. I tutaj na przykład nam sugerują, żeby spaść. Nie jest to spadek, który nas zabije pod żadnym pozorem. Będą miejsca, w których ten spadek będzie zauważalnie widoczniejszy. Anyway. Drekkeep to bardzo fajna i przyjemna lokacja. Gdzie niestety nie zabijam rzeczy na tyle, ile bym chciał. Jest tu ich trochę więcej niż bym chciał, żeby ich było. A? Coś mnie od tyłu strzeliło. Nie podoba mi się to. Coś mnie od tyłu wciąż strzela! O cholera. Let me out! A, tam jest kolega. Dobra, już się widzę. Kto mnie jeszcze strzela? Kto mnie jeszcze strzela? Okej, tu jest jeszcze jeden kolega do strzelacy. Taki kolega strzelacy, chciałoby się rzec. On spadnie, a ja na szczęście nie za nim. W Drekkeep jest bardzo dużo skurwysynów matki natury. Wymieniać ich wszystkich? Trochę by to zajęło. Sam początek już nie jest najprzyjemniejszy. A z każdą chwilą będzie tylko gorzej. Oto bardzo przyjaźni przeciwnicy dla graczy. O kurwa, ale mi pięknie nie wyszło. Najlepszą metodą walczenia z nimi jest spadanie im na łeb. Na ile to jest możliwe? To mi to ewidentnie nie wychodzi. O Boże.
Oni mają przy okazji strasznie opóźnione ataki. To raz, a dwa, że zadają od cholery obrażeń. To mnie nie trafiło. Czemu ja... A, bo tutaj spadek mi zadał obrażenia. O, spadek w pobliżu. A. I głównym problemem jest to, jak wytrzymali sobie, jeżeli ich nie plunge'ujemy. Bo najwięcej obrażeń dostają w głowę, tą, gdzie mają dziurę zresztą. A tak to bicie ich jednak trochę zajmuje. Zresztą tak w dużym skrócie właśnie opisałem cały ten DLC, że wszystko ma za dużo HP i dostaje za mało. Bo bardzo dużo przeciwników ma tej odporności, których normalnie byśmy nie oświadczyli jako taka. Odporności w sensie takich normalnym przeciwnikom i damy na to zadamy z 500, to takiemu zadamy 300 czy 400. Ale fajny przedmiot. Takich spadków będzie tu jeszcze wiele, przyzwyczajcie się. Ulala. O, scale. To bardzo miłe. Scale generalnie nie ma jakieś specjalnie dużo, więc każde źródło jest dość cenne. Czy to nie było tam? No właśnie. Niektórzy z tych przeciwników wykonują takie pseudosamobójcze ataki, jak widać na załączonym. Wow. I one zadają zdecydowanie więcej niż normalny atak. Czego gadałem pan Dalata? Nie, nawet powiem szczerze, że nie kojarzę, że słyszał o tytule. Żeby nie było, to nie znaczy o tym, że jest kompletnie w moim typie coś, po prostu... Akurat o tym nie strzelałem, nie podoba mi się to, co strzelałem. A, tu jest. Nie, zostawię go. Jego za to nie zostawię. A. Dobra, czas się bawić. Spójrzcie, jaki ładny anioł. Śmierci w pierdolu i zagłady. Au, au, au. Zaraz tego, gdzie on się znajduje, to walka z nim generalnie nie wchodzi w rachubę. A w dodatku, jeżeli się schowamy na jakiś czas... Teraz tego nie zademonstruję, ale czasami tak robią, że jeżeli się schowamy w jakimś miejscu, gdzie on nie ma danego dostępu, to używa on ataku, który jest rzucany powiedzmy przez ściany, więc to nie jest tak, że stojąc za ścianą jesteśmy kompletnie bezpieczni. No dobra. Tu mamy dwóch rycerzy. I chciałbym, żeby obaj się na mnie naraz nie rzucili, ale chyba wymagam za dużo. No, podejdź jeszcze raz. Jakoś poszło. Chunk przy okazji. Najlepsze jest to, że ten DLC czysto teoretycznie jest dostępny, tylko dojdziemy do Cathedral of the Deep. Podkreślam czysto teoretycznie oczywiście, bo żeby przyjść tej będąc w katedrze, musielibyśmy najpierw pokonać Fridę, co jak widzieliście łatwe i oczywiste nie jest.
Rozważałeś może się iść w diabli? Teraz przeciwnicy jak ci są powiązani z tymi aniołami, które tam latają, więc jeżeli zabijemy takiego przeciwnika, to zabijemy również anioła, który jest z nim powiązany. Jeszcze jakiś progres DS1 zajść? Chciałbym przynajmniej. Znaczy powiem tak, generalnie jeżeli odblokuję sobie następne ognisko w DS1, to stamtąd już jakoś powinien dać sobie radę. Przynajmniej, że... Au. Przynajmniej, żeby dojść do Nito. Tylko problemem jest to, że za cholerę nie pamiętam, gdzie jest wspomniane, jak to ładnie określiłem, następne ognisko. I jak się do niego idę. Au. Czemu tu tutaj wszystko tyle zadaje? Przestańcie mi tyle zadawać. O. Bardzo mi się nie podoba sytuacja, w której się znalazłem. Wiesz co, ja tam może jak nie pójdę. Mając tyle HP i tyle stosów, ile mam, stwierdzam, że ja tam jednak nie idę. Mam wyjebane, może jeszcze to wrócę. To to jest spadek taki jako taki. O Jezu, to jeszcze nie było ogniska? To myślę, że to już tu było ognisko. Fuck. Au. Dobra, chłop się wyjebał ścianę, to jest pozytyw. Ich sobie po prostu na chama pominę! Tam jest ognisko. Dobra. Mamy to. Tak? W czym problem, Sebastianie? O czym chciałbyś porozmawiać? Nigdy nie spadałeś jakieś 120 metrów w dół? Casual. Co za to nie jest casualowe, to lokacja, w której się obecnie znajdujemy. Niestety. Nie trójcie mnie, chuje! Tak mnie denerwuje, jak widzę ich kapeki, Jezu Chryste. Olala. Jak działa Fall Damage w Dark Soulsach jest zależny od tego, z jakiej wysokości spadamy, chyba że jakaś... jakiś spadek jest zaprojektowany przez twórców, że trzeba go wykonać tak cutscenkowo, powiedzmy, to wtedy nie dostajemy obrażeń. To jest chyba najlepsze wyjaśnienie. Chunk. Najgorsze jest to, że ten anioł jest na tyle wysoko, że może nas przez część tych ścian strzelać tak naprawdę? A, i żeby nie było żadnych wątpliwości. Czysto teoretycznie, jako mag... O Boże. Moglibyśmy do takiego anioła strzelać naszymi czarami? O Boże. Tylko problem polega na tym, że nawet jeżeli jakimś cudem byśmy go zabili, co nie jest oczywiste, to oni się skrzeszą. Z automatu. Czy ma jakiś okres przeładowania? Bardzo krótki. Taki widać na to włączonym. Au.
Czekajcie, bo muszę iść po najlepszy przedmiot w grze. Au. Podwójne drzwi. To jedna z najbardziej memowych tarcz w tej grze, bo można jej idealnie wykorzystywać jako broni. Tak, nie przestrzeliście się, powiedziałem jako broni. I to nie było przejęzyczenie się. Przejęzyczenie się natychmiast było to, że jestem dobrym graczem. Proszę nie kwestionować. To jedyne, o co proszę. No dobra. Jestem... Jezu! Modzie! Mam wrażenie, że to samo ostatnio u Sewika było. Najwyraźniej kebab to słowo, które jest rasistowskie. Bardzo mi przykro. I musiałem na nie zezwolić. Nie, kurwa, ja to zabiorę gitnie. Jak opkonam gitnie. Pamiętacie, jak to mówiłem? Żartowałem. Holy fuck. Nie rozumiem tych jebanych główien! Boże! Znaczy nie wiem, tych przeciwników, Matko Boska. Coś na DS1 nie idzie, bo DS1 ma chujowe role. Obwiniam role o wszystko, co tam się dzieje. Cześć, Bierko. Ale nie wiem, ty mi powiedz, czy chcesz zamówić kebaba. Jezu, kiedy ja stać się na tle HP. Czemu ja tu idę? Nie chcę spalić tego minika. Ej, ale pełot to już nieironicznie jest banowany. Więc proszę bez takich. Jeżeli chcesz, to możesz. Masz tu uprawnienie moderatorskie i... Nie będę się raczej czepiał, chyba że coś naprawdę strasznie dziwnego się zacznie dziać. Au. Umrę. Przez tego lifejama. No bo i nie. No bo i tak. Tylko czekam, aż ktoś będzie chciał powiedzieć, że coś mi się stało z częścią rowerową. Nie mogę się doczekać. Szybko wróciliśmy do DS3. Sami nie zaprzeczę, że szybko wróciliśmy do DS3 i jeżeli mam być szczery, bardzo mi się to nie podoba. Chciałbym Bepozona zrobić potem w innych grach też. Au. Dajem Berta. Nie idę po swojej duszy, żeby nie było wątpliwości. Nie wiem, ja też osobiście zazwyczaj jestem zdania, że język znaczy tyle, co osoba chce, żeby znaczył.
Więc jeżeli ktoś będzie chciał, to powie do kogoś najlepszy przyjacielu i wyjdzie to na bycie wpływę synem. Dlatego osobiście nie jestem wielkim zwolennikiem uznawania słów konkretnych za obraźliwe. Zazwyczaj bardziej mi takie sytuacje śmieszą, jako to, że ktoś próbuje się czuć urażony na siłę. Dobra, tam jest piromantka. Wszyscy wiem, jak ostatnio skończyły się moje przygody z piromantkami. Zwłaszcza w takim DS2. Zwłaszcza, że ona też umie rzucać tymi piromancjami, niestety. Zoe? Au. Holy fuck, ten bitch, ile on zadaje. Au. A potem dolu. I can't. Mam ochotę jej nie bić. Jestem obserwowany przez NPC-a, który teoretycznie ma te skille co ja. Nie no, chcę ją pobić. Ale chyba nie mogę jej pobić. Ona też ma estusy. I używa ich znacznie lepiej niż ja. Ulala. Holy fuck. Ale jeszcze ona tym biczem dużo zadaje. To jest niesamowite. Wiecie co? Mam ochotę spróbować ją skopać stąd. A jednocześnie mam wrażenie, że to się źle skończy. Mogę. Ja teraz spadnę. Au. Ona mnie memuje. No! Kurwo. Wiecie co? Wiem, że jestem relatywnie niedaleko od ogniska, więc chcę do niego dojść. To co gorsze, że muszę sobie dokładnie przypomnieć... O mój Boże! Muszę sobie przypomnieć, gdzie ona była! Chciałem się kiedyś nauczyć grać Texas 1. Przepraszam, jeżeli to było za głośne. Nie chciałem się kiedyś nauczyć grać tego. Tak, żeby móc ją rzeczywiście przechodzić tak, jak Pan Bóg przykazał, a nie przebiegając przez wszystko. Bo moim zdaniem role w DS 1 są absolutnie okropne. Cześć, co? Halo? A, bo Jezu, bo coś się jako tarcza liczy, więc mi staminę zużywa! Boże. I can't.
Niepokoi mnie to, że tutaj teoretycznie można sobie zejść. A, tylko tak można zejść, okej, okay, czyli tam dalej już bym się zabił raczej. O, czyli to, co robię cały czas, kultur. Jezu, korci mnie, żeby tam spróbować spaść jakoś. Aha, to nie było zamierzone. Czy ten kolega jest w stanie tędy przejść? Obawiam się, że tak. Dla mnie wykończy mentalnie. Jezu Chryste. Au, au. Nie zdążę. Okej, żyję. Zawsze o ten jeden atak za dużo wciskam, nie to. A ten item był bardzo ryzykowny. Z nimi walczysz, bo tam są zamknięte drzwi. Chyba, że mówisz o bestiach. Jeżeli mówisz o bestiach, to dlatego, że nie wiem, gdzie iść. I próbuję sobie jakoś znaleźć drogę. A tutaj nie było zamknięte drzwi, by the way. To się oszukałem. Jestem idiotą. Nie przejmujcie się mną. To nie jest tak, że już tutaj byłem i po prostu zdążyłem zapomnieć. Czy ta skrzynka będzie już otwarta? Tak, oczywiście, że tak. Ech, no dobra. Trochę dużo od tych pająków. Czy nie o co im będzie tak kiedyś? Oczywiście, że będzie. Ile? Holy fuck. Znaczy, jeżeli ją zniszczysz, to na pewno są śmieci, bo to chyba tak działa, że... Przynajmniej tak mi się wydaje, że jeżeli zniszczysz skrzynkę, to niszczysz te szyi zawartość. To najcenniejszy boss w całej grze? O nie! Ja umrę. Ktoś mi ostatnio mówił, że na Prolink Magusach się nie da umrzeć. Chyba czas komuś udowodnić, że jest inaczej. Zwłaszcza jeżeli moja postać będzie stwierdzała, że musi używać backstaba zamiast ataku.
Znaczy to jest bardziej walka na zasadzie, że jest dużo słabych przeciwników. I ona dlatego może być w jakimkolwiek stopniu trudna. Au, holy fuck. Tak, ja się czasem tym Twin Blade'em rozbijam o ściany, jest niesamowite. Zobaczcie, nie jest ze mną aż tak źle. Byłem w stanie nie umrzeć. To jest slab. Normal. Najmocniej, przepraszam, ale normal. Character Dior, tutaj nic nie ma. Tutaj za to widzę ognisko. Weźmy idzie. Chcę się wrócić po parę live jamów, bo trochę biednie z nimi stoi. Stoję. Taka jest zbalansowana wokół tego, że są live jamy, albo wokół tego, że ktoś jest kompetentny. Jedno z dwojga. A czekajcie, muszę coś na Discordzie napisać znajomym. Dobra. Zabinka na tym kościele. Tutaj jest ciem. To jest. To jest NPC, prawda? Chyba jest NPC. Ascetic. O tak. Więcej ascetików, więcej. Czy Cromwell jest tutaj tym od... tak, jest NPC-em od znoszenia grzechów. Dark Troches i parę mirakli. Mirakle spoko, gdyby nie to, że nie jestem magiem w tej grze. No dobra. Teraz podobnie jak z jedną z wcześniejszych sytuacji, to również jest miejsce, gdzie... jakby to ująć. Jeżeli się chce to przespeedrunować, to nie zajmuje to aż tak długo. Z tego co pamiętam. Da się wejść, nie? Okej, czyli tam był tylko jeden pająk. Mogę niszczyć każdą napotkaną ściankę, półkę, etc. tylko po to, żeby się nie wpierdolić w jakiegoś pająka. Zapewne dlatego, że tak się pogardliwie odnosi do Turków? Tak, jeżeli miałbym zgadywać. Aczkolwiek mówię, ja osobiście jestem po prostu zdania, że ludzie chcą czuć się uderzeni. Aniżeli, że rzeczywiście ich to uraża. Chunk, Chunkuś, nice. Ej, może w takim tempie będą chcieli po 10.
Nie, no. Come on. Są rzeczy i są rzeczy. Na pewno by za coś takiego nie zbanowali słowa. Ale spina się wyczynia. Czy koledzy będą za mną biec? No, kolega za mną biegnie, więc wolę nie odpalać pokoju, że tak to ujmę. Oba swoje, jak chcesz przybiec, to przybiec. Okej, okay, najwyraźniej można nawet nie tyle chce przybiec, co chce się zabić, chodząc po kolcach. Czy on będzie w stanie tu wejść? Okej. Okay. On będzie w stanie tu wejść, holy fuck. Duży tytanit. Tylko co generalnie nie zadaje jakoś specjalnie dużo, co zresztą było widać po tym, ile on dostawał. Tutaj te pająki niestety spadają. I chyba zmienię na jednoręcznego Twinblade'a. Bo raz, że on ma szerszy atak, a dwa, że obrażeń i tak mi wystarczy. Zresztą ogólnie mam wrażenie, że jednoręczny Twinblade tak na hita zadaje więcej. Noże? Au. Dobra, jeszcze ten jeden. No tak, bo tam były kolce i to nie chodziło. Tutaj coś było. Przysięgam, jeżeli to będzie Forlorn. Ale nie byłem aż tak daleko. Ale że mnie głodnik tak ciśnie? Spodnie wieśniaka plus 5. Wyśmienicie. Tak na serio? Ujchu. Ciekawe, czy jeszcze ktoś pamięta, kto żyje. Chyba nie. Kogoś świetlące do domu. Dobra, to otwieramy. Co ja? Co ja się będę? Oh boy. To już prawie na miejscu. Mówię, jeżeli się chce tylko przespeedanować lokację, to idzie to zauważalnie szybko. Gorzej jest, jeżeli się chce wszystko zgarnieć i tak dalej. Zwłaszcza, że tu jest NPC do robienia broni z bossów. Okej, okay, czyli tu się nie da. Tutaj mam wrażenie, że jak spadnę, to wezmę i sobie głupie tej rozwalę. Więc trochę się boję. A, czyli ty żyjesz po jednym tym. Goddammit. Okej, czyli potem nie mogę skakać. Mogę za to spaść tu. A? Chodnia. Ambush ahead. Gdzie tu się szło? Jak tu się szło? Tray jumping. To brzmi jak istotnie sposób na zabicie się. Nie, no to jednocześnie wygląda, jakby tu było na tyle nisko, żeby dało się spaść. Chociażby tutaj. O, właśnie. Koledzy. Trochę dużo kolegów. Wiecie co, pozwolę sobie spaść na dół już.
Nie będę wchodził przez Foggate'a, bo to jest samobójstwo. O czym przekonywaliśmy się przed Chariotem wystarczająco dużo razy. Z drugiej strony, jak patrzę na to, ile tego cholerstwa mi jeszcze tu zostało, to tak się boję z niej walczyć. Au. Edol. Dobra. To było nieprzyjemne. Jeszcze pająk. Jeszcze jeden pająk widzę. Jezu! Dobra, nie żyje. Czy coś na dole jeszcze zostało? Coś na pewno. Simpleton Spice. Dobra, to chyba się będzie. Dobra, let's fucking go. Halabalabalda zwana Twin Blade'em w obie ręce. Mam nadzieję, że nie macie arachnofobii. Jeżeli nie macie, to po tym bossie się nabawicie. Boss o najlepszych hitboxach w historii Dark Soulsów, I swear. Nie chcę mieć tej pani zręcznie. Najpierw chcę przejść się trochę do boku, żeby pękami się zająć. Ukochana księcia... O Boże. Wiedziałem, że nie przeruję. Byłem pewien, że nie zaję tego dola. A propos roli. Holy fuck. Muszę się wystosować, bo szybciej. Dobra, tym razem zdążyłem. Chciałbym pająkami się dająć. Jednocześnie pamiętając o tym, że duży pająk jest rzeczą. A no właśnie. Nie mogę wyczuć tego dola kompletnie. Estus. A z drugiej strony powinienem być w stanie... Tak, przebiec. Dobra, zabito. I teraz mogę już biec do właściwego bossa. I ani z Freyo jest ten problem, że ona otrzymuje obrażenia tak naprawdę tylko w swój pysk. I to tylko w jego specyficzną część. Au. To bolało. Więc stojąc tak jak ja teraz, nie zawsze będziemy ją trafiać. No, ona teraz zacznie pluć kwasem i nakłudziać nogami. Au. Nie, czy nie potrzebuje się jeszcze czasami tej? Jeżeli zdążę w ogóle. Dobra. O mój Boże, nie zdążę. Wiedziałem. Wstawaj. Mamy live jamy do użycia. O Boże! Fuck! Shit, piss. Damn. Man, dude. Bra. 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 Bruch. No dobra. Tym razem przynajmniej mam piramantkę w głowie, więc znaczna część zabawy nam odejdzie. Chyba, że chcecie, żebym podwiedzał całą tę lokację, bo jest to coś, co mogę zrobić. A znaczną jej część w ostatnim podejściu ominąłem. Czy ja gdzieś tutaj nie spadłem ostatnio tak swoją drogą? Bo tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, czy Fabs plus 3 nie jest tylko na tym. Au.
na NG+. O Boże, ale jestem w dupie. Cześć, witam, witaj, bo to może być człowiek w dupie. Bo część pierścieni plus 3 było dopiero na NG+, z tego co pamiętam. Wiecie co, mam wyjebane. Biegnę. Najwyżej się znowu wyjebie, ale biegnę. Ja chciałbym do tego ogniska dojść. Dajcie mi ognisko, plus. Aha. Ega, że tak też można. Tu nie. Tu spadnę? Byłem blisko, żeby spać tam, gdzie trzeba. Bo tam była jakaś ziemia, na której można było spać. Ja to widziałem. Nie da co im mówić, że jest inaczej. Przysięgam. Pierwszy i ostatni raz przechodzę tę zjebaną lokację bez mapy. Czy mogę po prostu... jak tutaj spadnę, to się wyjebie. Coś czuję? Nie, tutaj mogę spać. Dobra, to jest fajne. Ulala. Ja nie dostaję trochę za dużo, to chyba że. Czy ja tutaj mogę wejść? Nie. Let's play Dragon Bone. Czy PCF Dragon Ball nie były przydatnią do lepszania tych broni bossów, czy mi się źle kojarzy? Nic z tej strony się nie otwiera, wyśmienicie, nie chciałem tutaj spadać, by the way. Mój święty Boże. Jeszcze Invader, for good measure. I wybuchająca jaszczurka. Rany boskie, ale to było combo. Tylko dlatego, że spada mi tam, gdzie trzeba. Au. Czy on napada? A, bo ten anioł tutaj jest na bagnie. Ej. Ja zapomniałem, że on jest na bagnie, a nie tamten na górze. Aż powiem tak, żeby ogarniać tutaj wszystkie rzeczy jako tako, to powiedziałbym, że trzeba by aniołami się zająć. A zajęcie się aniołami wymaga pamiętania, gdzie się dokładnie po którego idzie. Ja mniej więcej kojarzę gdzieś się przynajmniej jednego jeszcze załatwia z tych dwóch, które pozostały. Ała, ała. A do drugiego... Też mniej więcej. Ja wiem mniej więcej, gdzie oba są, tak powiem. Bo do jednego, żeby dojść, trzeba by tędy jakoś przejść. Tylko to załatwi tego wcześniejszego, jeżeli dobrze pamiętam. A nie tego na samym bagnie. Czy to nie było... Nie, są dwa. A? To może tym razem wykażę resztki kompetencji i zabij to, te jak trzeba, co? Mam taką szczerą nadzieję.
Dobra. Tutaj w dół spadek jest bezpieczny. Jest to sposób na zasadzie pierwszego widać, jak się zabija, bo przeciwnik, którego trzeba zabić, jest bardzo po drodze. Więc jest to w jakiś tam stopniu pokazane, ale dwa pozostałe już trzeba znaleźć na własną rękę i nie jest powiedziane, że one też będą gdzieś po drodze, tak? Więc masz podany sposób, ale nie masz podanego położenia, że tak to powiemy, tak? A jak widać, nie jest tak, że oni są bezpośrednio po drodze. No to co? Let's fucking go! Ech. Ale się nie znoszę tych dwóch demonów. Jezu Chryste. Zresztą ogólnie ja i Ganki się bardzo ze sobą nie lubimy. A fakt, że w Link City... Link City ma ten bardzo zabawny gimmick, w którym wszystko ma ogromną odporność na wszystko. I bossów się niestety też to tyczy, więc... Walczenie z nimi magią jest śmiesznym żartem, bo tak naprawdę many zostanie na bardzo niewiele czasu. No i żeby nie było, jeżeli ktoś chce, to mogę zaraz pokazać, jak to wygląda, ale... A, on jeszcze o jeden atak więcej robił. Dwa zdążymy wklepać. Ja nie wiem, na ile to widać, ale te dwa demony mają różne kolory. Jeden jest taki bardziej fioletowy, a drugi bardziej czerwony i to wskazuje, który jest toksyczny, a który jest ognisty. Więc jeżeli chcemy wiedzieć, który powiedzmy jako tako zostaje i tak dalej, który czego będzie używał, to trzeba patrzeć na to, jaki one mają kolor, a nie powiedzmy na to, jak wyglądają. O, na przykład teraz ten drugi się zmienił w ognistego bardziej. I nie mają żadnego wspólnego paska HP jako tako, tylko każdy ma ten swój własny. A wiecie co? Chyba stwierdzę, że jebę teraz. One są na tyle agresywne, że bardzo ciężko jest je wyłapać pojedynczo. O, spójrzcie, je zada mój Great Fireball. 78 obrażeń demonowi. Licząc z plamą lawy 113, co wciąż jest śmiesznym rezultatem moim zdaniem. Jeżeli użyję Crystal Soul Speeda z praktycznie maksowaną bronią, to jest 350, czyli już tak trochę lepiej. Co ma sens, biorąc pod uwagę, że no wiadomo, demony, odpalę na ogień, jada jada. Ale spójrzcie, ile mi to many zżera. Nieprzyzwoicie wręcz dużo. Więc, nie Marcinie. Absolutnie nie. Gdzie jest drugi demon? Tam jest drugi demon. Odwołujmy. Każdy z nich ma oddzielne. Nie, oba mają tak same. Oba te demony faktycznie się między sobą nie różnią. Czy ja właśnie... Nie, no, Southpaw po prostu przeleciał. O-o. Au. Estus? Teraz te co spier zadają tak mało. O Boże! Au. Teraz jebałem. Holy fuck. No! Dobra.
No teraz będzie siano. Najlepiej się skupić siłą rzeczy na jednym. Tylko no, przez to jak one są agresywne, nie robi to specjalnej różnicy, że my chcemy się skupić. Bo drugi i tak znajdzie sposób, żeby się do nas przypierdolić. Jak widać na dołączonym. Przy czym zazwyczaj jest tak, że ten trujący jest bardziej pasywny i trzyma się na dystans, a ten ognisty będzie próbował nas raszować. Więc teraz najchętniej bym poczekał, aż ten ognisty zmieni fazę z powrotem na trującą. To da mi sposób na dobicie tego demona w bólu. Teraz będę miał z kolei dwa ogniste i oba mi spokojnie dadzą. To jest dokładnie ta najlepsza część tej walki. Au. Au. O Boże, niech ten Estus. Mam nadzieję, że mnie to nie zaboli. Dobra. Został ten demon osłabiony. Au. A, jeszcze jeden weapon, ale chyba... O nie. A, zmenowałem się. Bo zapomniałem, że mogę mieć wyłączone silne ataki. No jeden atak, dobra. Jest okej. Generalnie jak już się zajmiemy jednym, to nie ma co ten... Nie ma co jakoś specjalnie rozpaczać, bo powinno być rozsądnie dobrze. A, żartowałem, jak widać. Ja nie walka z jednym jest rozsądna, że tak powiemy. O, stagger. Tego się nie spodziewałem. Bardzo ładne obrażenia wchodzą. To jest też urok Greatswordsa w porównaniu do zwykłego Greatswordsa, że jednak zadajemy zauważalnie więcej poise damage, przez co możemy staggerować naszych przeciwników. Czego zwykłym Greatswordsem byśmy na pewno nie zabili. Au. Au. Łatwo. Żartowałem. Jak zabijemy całą dwójkę, to... robią oni fuzję, efektywnie. I walczymy z księciem demonów. To już ma już kompletnie absolutnie zjebane z listy, by the way. Jak widać na załączonym. Nie chcę pytać, ile mu zada w tej chwili w Soulspear. No bo teraz chyba trzeba było do niego biec, jeżeli dobrze pamiętam. Albo nie. Ale na pewno nie dobijesz tego, co ja właśnie dobiłem. Holy fuck! Ring City nie jest przyjazny dla gracza. To wam mogę powiedzieć z całą pewnością. I generalnie ja... dwójki demonów absolutnie nie znoszę.
Bo po pierwsze nie lubię ganków, a po drugie ta walka jest straszliwie długa przez to, że trzeba najpierw zajść dwójkę, a potem jeszcze właściwego bossa. Oczywiście, że będę musiał zajść tu dwójkę na nowo. Co to w ogóle za pytanie? No bo jestem kompetentnym graczem, żartowałem. On mnie teraz rzuci, by the way. Mogę? Dziękuję. Jezu, to ognisko, no tak nęci. To jest tak, że gracz widzi to ognisko i ma takie, ale bym se po nie pobiegł. Albo mi się wydaje, bo ktoś tutaj wpadł. Gdzie jest to zasrane ognisko? Jezu Chryste. Wow! Nie mogłem się na niego zlokować. Dziękuję. Boże. Bo na pewno ona nie jest tutaj. Tutaj. Nie, ale zastanawiam się, jak to jest możliwe, że ja widzę ognisko z góry, a stąd go nie widzę. Bo tak, tu na dół jak... Nie, tu mogę zejść. O, no, 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 no. Czytaj napisy. Czytaj napisy, jak przeciwnicy cię atakują, jak tylko podejdziesz do napisu. Dziękuję za dobrą radę. Ścieżka. No super. Ale mi napis dużo dał. Już wszystko wiem. To jest drabinka. Czy to może być to? Błagam, powiedz, czy to jest to? To nie jest tu. Bo tu jest przejście dalej. A ja nie mam zamiaru robić tego segmentu z trzema Estusami. Aż ta lokacja jest kurwa głupia, holy fuck. Dobra, tutaj nie, tu na dół nie, czyli musi być. No siłą rzeczy musi być gdzieś tutaj w górę. Przy czym tutaj w górę są też bestie. Jaka jest szansa, że jest za nimi? Nie widzę nic tam na dole. Boże. Jak to jest kurwa możliwe, że z góry widać o... Jezu!
Dajcie mi podwójną ludzkość. Ale będzie ognisko rozpalane. No i Deba mówię, wydaje mi się, że stąd już powinienem być w stanie w miarę rozsądnie trafić, tam gdzie trzeba. Bo to się idzie tędy, się idzie tędy. Dobrze mówię? Tak, tu w dół. No dobra. Słuchajcie, zrobiliśmy postęp w DS1 po 3 godzinach. Jestem z siebie absolutnie niezadowolony, ale cieszę się, że chociaż to wyszło. Wiem, że to jest Leroy Jenkins. Lmao. Note to przeciwnicy. Jest sporo NPC-owych invaderów. Ten akurat się do nich zaliczał, z tego co pamiętam. Ale generalnie, jeżeli zobaczysz, że ktoś ma nick taki nietypowy, to masz znaczny procent szans, że to... Znaczy, nietypowy nick to rzekacz. O, to chciałem powiedzieć. Yep. O Boże, od tyłu jeszcze. Au. Jeszcze strzelają do mnie, najgorzej. O mój Boże, nie to fit. Przykro mi się zrobiło. Bez nutki ironii zrobiło mi się przykro. Czekajcie, jakie to robiłem ostatnio? Stąd spadałem. I tędy szedłem. Nie, to była absolutna głupota z mojej strony, więc na to nie ma usprawiedliwienia. Au! Holy fuck. To było absolutnie niewybaczalne. Podbieg do frame mógł być nieco krótszy, not gonna lie. Zwłaszcza, że te cholerne pająki wstają. No i to był ten skorpiono pająk, czy chuj wie co. Jam. Czy ja jestem w stanie przebiec do tej? To jest moje odwieczne pytanie, które zazwyczaj kończy się odpowiedzią nie. Jest jeden sposób, żeby się przekonać. Wiedziałem. Za każdym jebanym razem. Teraz tylko położyć się z hordą przeciwników. Bo myślę, że miałem zręcznie wyekwipowanego Twin Blade'a. O hit za dużo.
O jeden, ale za dużo. Au! Holy fuck. Blur. To jest dwa. Staram się w miarę możliwości obracać tak, żeby być na tyle blisko, żeby Freya nie używała lasera. Pająk. O czym to ja mówiłem? A dobra, nie używa lasera. Nice. Dobra, ona teraz się będzie wbijać kończynami. Z tego co pamiętam, hity od boku nie zawsze wchodzą, jak się z nią bijemy. O właśnie. Więc trzeba uważać, jak się robi, generalnie. Wow. Nie szalej tak, daje. To mnie trochę wybiło. Jedną głowę zabiliśmy, bo niestety Freya działa tak, że ona ma dwie głowy. Ulala. Estus. Daj się trafić. Kurwa, wiedziałem. Muszę się jakoś nauczyć tego unikać sensownie. O, pająki. Nie podoba mi się to. Nie, jestem za blisko. Powiedziałem coś. Nie! No bij Freję! Dobra. Freya zabita. To najważniejsze. Wszystko, co, czego potrzebowałem, to to, że Freya zabita. Pająki mogą sobie żyć. Jest ich dużo. Jakby zdaję sobie z tego sprawę. Au! Holy fuck. Jeszcze więcej? Jezu! Ile was tu? Czemu one mnie tyle przez tarcze biją? Tutaj tong. Eat! W każdym razie Freya jako tako nie posiadała sama w sobie wielkiej duszy. Wielką duszą bowiem była dusza smoka, którego widzieliśmy w intro cutscence. O tego tutaj. A Freya sobie go po prostu wszamała. Bo czemu by nie? Dlatego też bezpośrednio po pokonaniu Frey nie dostajemy wielkiej duszy, tylko dopiero jak podniesiemy duszę tego smoka, który ten został. Myślałem, że może można z nim pogadać. Hmm.
Dystone Key, Fragment Branch, Dark Wellsing, plus 1. No, jakby się ktoś pytał, kim jest Lord, znaczy książę, który jest, którego uchanem jest Freya. Uchanu, Jezu, co ja dzisiaj gadam? To właśnie był to on. Pierwotne ognisko rozpalone, można wracać do tego. Można wracać do... Czy ja powiedziałem Peja? Błagam, powiedzcie, że nie jestem aż tak... zdegenerowany. Nie gadaję z głową. Chyba to przeboleje. Chyba. To co? Tak mało. Tak mało brakuje. Nie mogę sobie odpuścić takiej przyjemności. Czterdzieści siły, 40 dexa. Nie muszę już inwestować w żadne ofensywne statystyki. Chyba, że za ofensywną statystykę uznamy adaptability. Czy mogę ulepszyć u ciebie swojego Twin Blade'a? Mogę. Plus 9. I na plus 10. Mamy wmaksowaną broń. Ha, ha, ha. Team before endurance. Dałem trochę punktów w endurance, ok? Wow. Czuję się urażony, offside. Więc jest rzeczywiście ofensywna. Mam do wyboru iść przez szczury, albo spadać. Wybiera opcję pójścia tędy. Czemu ja się nie wyleczyłem? Jeszcze raz, jak to się robiło? Spadało się tutaj i stąd, jeżeli dobrze rozumiem, wykonywało się o taki skok. Tak, doskonale. I stąd raczej spadało się tu. Ale nie tak! Uff. Tutaj nie tak. Po dwójce jest trójka. Jezu Chryste. Jak sobie pomyślę, że będę musiał walczyć z Demon Princesami teraz, to mnie coś skręca. Nie znoszę Demon Princesów. Jezu. Co ja teraz jak o tym myślę, to może po prostu będę bił tego, który jest bliżej, skoro i tak... Bo nie będę kłamał, z jakiegoś powodu byłem święcie przekonany, że wystarczy zabić jednego. I dlatego biłem cały czas tylko jednego, a nie tego, który był bliżej. A tak to podejrzewam, że sama walka może pójść nieco szybciej. To się źle skończy. Ja ogólnie w Dark Soulsach nigdy nie lubiłem ganków, szczerze mówiąc. Ciężko mi wskazać jakiś gank, który lubię. Można powiedzieć, że ten, że Lothian... Lothian. Lothian i Lothic to jest taki gank, ale to też ciężko mówić tam o ganku sensu stricte.
bo jak dla mnie są zbyt różni przeciwnicy, żeby mówić o takim prawdziwym ganku. O Boże. Double de- Toxic, Double Defun, żeby nie było, to jest Toxic. Nie jest zwykły poison. Z tego co pamiętam. No bo teraz jeden z nich jest ognisty, więc będzie chciał raczej być bliżej mnie. Au. 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 Ale się wjebałem, holy fuck. Czemu ja żyję? Nie powinienem żyć. Embed is stealth, by the way. Widzicie, jak zestalowałem Embed? Chcielibyście tak umieć zestalować Embedy, jak ja to właśnie zabiłem. Dobra, to jeszcze raz, jak się tam szło? Jakoś bardzo skrajem, żeby nie wpadać na przeciwników. Chyba jakoś tędy, tędy, tędy. Chyba tak jak Oxide po prostu powiedział, że za światełkami. To ma nieprzyzwoicie dużo sensu. A wiecie co jest jeszcze lepsze? Że tak jak ja ostatnio pobiegłem, to czysto teoretycznie da się tam przebiec pewnie. Wszystko zależy od tego, jak bardzo zdesperowani jesteśmy. Pokaż mi swoje towary. Tutaj już jest relatywnie jasno, więc teoretycznie możemy się zamienić na zwykłą tarczę. Au. Muszę uważać na te ataki. Tutaj jeden za nami się pojawi. Pojawi się? I guess. Au. Holy fuck. Dobra. Estus. Au. Dobra, trzymanie ich na bezpieczne od tego... Zdaje się zdawać egzamin. Tylko muszę jeszcze na tego łucznika z tyłu uważać. O, on się schował i nie podoba mi się to. Bo on pewnie zaraz gdzieś... Wow, przez to, że mi Lokon zszedł. Tu jest jeszcze drugi szkielet. O, wiedziałem, że to się tak skończy. Holy fuck. A gdyby tak po prostu na pałę tu przebiec. Żeby przebiec to na pałę, musiałbym pamiętać, gdzie dokładnie trzeba przebiec. A jest to cała masa pinwheeli. Ale niestety kojarzę tego tak bardzo orientacyjnie, gdzie się szło. Jakaś część nie ma ochotę powiedzieć, że robię to dobrze. Ale patrząc na to, gdzie spadłem, to zdecydowanie jest to dobre miejsce. Co mnie? A, Jezu, bo tu te małe gnojki były. To wszystko wyjaśnia. Okej, okay, już widzę. Już wszystko widzę. Say no more. Ja tu wchodzę. No to co?
Dawaj mnie, Humanity. Chodź, nie, to fajnie będzie. Au. Au. Kurwa, to toksika nakłada? O, lifer, to będzie zabawne. To nie będzie zabawne. Panie Nito, mam prośbę. Przejdź pan do mnie, co? Wow. Jakby się ktoś pytał, to z Nito się dokładnie tak walczy. Po prostu się go atakuje bezmyślnie, stojąc w pełnym havelu. On czasami sobie wybuchnie. Szuka liczkiety sobie w ten sposób niszczy. Oczywiście jestem pewien, że istnieją bardziej kompetentne strategie walki z Nito, niż tak to właśnie prezentuje. Ale po co, skoro ta jest najprostsza? Główną wadą tej strategii jest to, że regenerowanie sobie staminy jest memem, jak się nie ma Epiploda. Więc najlepiej jest to robić, jak się ma pieśń Havala też, którego ja z jakiegoś powodu nie mam. No, jestem martwy. Chyba nie jestem martwy. Czekaj, chciałbym to sobie wyknąć. Powiem wam, że czuję się, jakbym miał absolutnie dużo skilla, robiąc to, co właśnie zrobiłem. Po prostu ojechałem go czystym skillem, niczym innym. Jakby się ktoś pytał, ja teraz jestem znacząco ponad tak Weeplows. Da się w ogóle gdzieś zobaczyć? Pewnie się da. A nie, ja nie jestem ponad Equiplot, holy fuck. Chyba. Wy tak sobie z tymi duszami, co? Aż ciekawości, ile mi da 5 tutaj wodiadów? 25. Może będę miał dwa poziomy? ...81. Wciąż mam facole. Ale staminę wracę zauważalnie szybciej. Zastanawiam się, ile części setu Havela mogę nosić, żeby mieć fasty role. Póki co chyba jedną. Względnie dwie, jeżeli w takim zestawie. Nie, to wciąż są midole. I w takim też mam te midole. Do 25%, czyli mogę 20 equip loada. Mało. Nie ukrywam, że mało. Czyli co, z takimi rękawicami? Już nie. Mało. Dlatego bardzo nie lubię systemu dolowania w DS1, szczerze mówiąc. Midole dla mnie zawsze mają za dużo klatek wstawania, żeby z nich sensownie korzystać. Czy.
No dobra. Trzy czwarte gówna za mną. Jeszcze tylko jedne czwarte. Aczkolwiek chyba jeżeli miałbym wybierać, to została mi ta najprzyjemniejsza jedna czwarta gówna. Jakkolwiek źle to nie brzmi. Właśnie chwila. Słucham, Oxide. Ale piękny dol. Dobra, weź, daj mnie spokój. Przestańcie, będę zmieniać grę. W sensie? Bo chyba nie rozumiem. Musisz zginąć. Teoretycznie powinienem chyba. Co ty musisz zginąć? Mogę zawsze nie iść do pierwszego sejfa. Kurwa. Kurwa! No nie mogę! Normalnie w Dark Soulsach, jeden, backstabujesz dosłownie przypadkiem. Ten jeden przeciwnik, którego trzeba zbackstabować, literalnie się nie da. Nie mogę. Guys, ja nie mogę. Nie mogę. Ta gra jest niegrywalna. Holy fuck. Ale... Okej. Okay. Rozumiem. 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 Dobra, gra. Very high quality gra. Lubię takie. Jeszcze najpiękniejsze jest to, że ja się od niego odbijam. Chyba, że go biję dwuręcznie. Co ma trochę sensu, I guess. Coś tu. Wiecie co? A ja to nie mogę usiąść, dopóki nie pokonam dzika, no dobra. Rozumiem. Rozumiem go. W porządku. Teraz jak się robiło ten durny skip, bo nie pamiętam. On był z tą windą związany? Czy z jakąś inną? Chyba z inną. No i wydaje mi się, że to nie jest ta winda przede wszystkim. Aha, kryształowy golem. Jaki miliard to barze, nie wiem o co ci chodzi.
ci tu dużo obrażeń zadaje. Dobra, tu jest channeler. Co za gra. Aż musiałem sprawdzić, czy na pewno mam tego silver cuttinga, biorąc pod uwagę, ile tej obrażeń dostaję od spadku. Tak, wiem, że to nie jest legitny sposób, tak się nie powinno robić, tutaj powinno... Znaczy, żeby nie było, ja doskonale wiem, co tutaj się stało. Ale jest mi bardzo przykro, że to się to stało. Jako, że nie mam mentalu, żeby robić dzisiaj księciów spierdoleńców, to sobie na dzisiaj grzecznie i kulturalnie skończę, bo już czuję, że mnie to mentalnie wykańcza. I mam wrażenie, że gdzie nie pójdę, to będzie tylko gorzej. Także na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się po! Cześć!